17 lipca wspominamy świętego Aleksego, wyznawcę. Według syryjskiego tekstu z V wieku, Aleksy był Rzymianinem z bardzo zamożnej rodziny rzymskich patrycjuszy, Eufemiusza i Agle. W dniu swojego ślubu potajemnie opuścił dom i udał się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. W Edessie miał być żebrakiem, żył tam z jałmużny, budował wszystkich niezwykłą pobożnością, dzielił się z ubogimi wszystkim, co mu tylko zbywało. Dopiero przed śmiercią wyjawił, kim jest. Następnie powrócił do Rzymu, gdzie nierozpoznany przeżył 17 lat w maleńkiej celi pod schodami rodzinnego domu. Życie spędził na modlitwie i nawiedzaniu sanktuariów rzymskich. Po śmierci znaleziono w jego ręku kartkę z opisem życia. Według legendy jego śmierć miały zwiastować dzwony we wszystkich świątyniach wiecznego miasta, a w pogrzebie miał wziąć udział sam papież i cały Rzym. W jego życiorysie przemieszana jest tradycja z legendą. W średniowieczu święty Aleksy był bardzo popularną postacią w Europie i północnej Afryce. Patron licznych zakonów, a także ubogich pielgrzymów, wędrowców i żebraków. Orędownik podczas trzęsienia ziemi, suszy, złej pogody, w czasie epidemii i plag. Powstały nawet rodziny zakonne pod jego patronatem. Bracia Aleksjanie, siostry Aleksjanki oraz kongregacja sióstr Najświętszego Serca Jezusa i Maryi. Domniemany dom świętego Aleksego miał stać na Awentynie. Tam też w średniowieczu wystawiono klasztor benedyktyński i kościół pod wezwaniem świętego Aleksego. Obecna bazylika świętego Aleksego pochodzi z XVII wieku i należy do najpiękniejszych kościołów rzymskich. Święty Aleksy był ulubioną postacią w średniowiecznej literaturze i w sztuce sakralnej. Poemat o świętym Aleksym jest jednym z najstarszych zabytków języka we Francji. Pojawia się równie wcześnie, m.in. w tekstach niemieckich i polskich. Znany przede wszystkim z XV-wiecznej legendy o świętym Aleksym. W Polsce święty Aleksy odbiera szczególną cześć w Tłumie, pod Łęczycą oraz w Płocku. W ikonografii święty Aleksy przedstawiany jest w ubiorze pustelnika lub pielgrzyma, czasami jako postać leżąca pod schodami. Jego atrybutami są księga, kij pielgrzyma, schody oraz zwój. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech modlitwa świętych, których dziś obchodzimy, wyjedna nam Twoją pomoc, abyśmy mogli uczestniczyć w ich wiecznej chwale przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.